Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, dlaczego jest syf kiła i mogiła w Chicago? No, bo tam rządzą socjaliści. Dlaczego jest syf kiła i mogiła w Springfield, czyli w stolicy Illinois? No, każdy tam może powiedzieć jak chce. No, S jest niewymawialne, ale Illinois. To jest stan, no pochodzi od nazwy Indian tam lokalnych, już nie ma uniwersytet właśnie stanowy, no to ma tego szefa z plemienia Illini. No ale wracając do zagadnienia, dlaczego socjaliści niszczą swój własny stan. No to zawsze socjaliści przychodzą i mówią, że socjalizm jest piękny, tylko zaczyna brakować forsy, tak? No jak zaczyna brakować forsy, no to wtedy jest problem. No i Pritzker, czyli gubernator, on rok temu jeszcze ostatnio wzruszał ramionami i mówił jak dużo kompanii, korporacji uciekło z Illinois, że to w zasadzie bardzo dobrze, że zostawiają, tylko porządne kompanie zostaną. No i tłumaczył, że bardzo dużo innych kompanii właśnie jest w jego stanie, no ale teraz okazuje się, że urząd podatkowy pokazuje wszystko, że w przyspieszonym tempie ludzie uciekają z tego socjalistycznego raju, no i z tego syfu ogólnego kryminalnego i z tego komunizmu. Jak się popatrzy na dane statystyczne, które są dostępne, taki adjusted gross income, czyli taki skorygowany dochód dla ludzi, no to właśnie spada. No i w całym tym Springfield, Chicago, Illinois jest coraz gorzej, a we wszystkich stanach naokoło jest coraz lepiej. Te wszystkie niebieskie stany socjalistyczne upadają, a te wszystkie czerwone stany konserwatywne po prostu wzrastają. No tutaj też jest ciekawostka taka, dlaczego są te stany czerwone i niebieskie. No flaga no to ma trzy kolory. Biały, niebieski i czerwony. No jak były telewizory czarno-białe, no to tam nie widać było. To były tylko tam 50 odcieni szarości. Jak zaczęły wchodzić telewizory kolorowe, no to przy tych wszystkich wyborach komuniści, demokraci, oni nie chcieli być utożsamiani z czerwonymi, z Sowietami, ze Związkiem Radzieckim i tak dalej, no to wymusili, że ich kolory będą niebieskie. No i co zostało konserwatystom czerwonym, tak? Także teraz w Ameryce kolor czerwony, no to tak jak ta czapeczka z tyłu Trumpa, no to ona jest czerwona tylko dlatego, no bo to są te kolory partyjne, można powiedzieć, w Ameryce. No ale to właśnie z tych niebieskich, socjalistycznych stanów wyjeżdżają, uciekają. No i cały ten stan Illinois wyjechało ponad 120 tysięcy ludzi. No i to się zmniejszył cały ten dochód narodowy przez ponad 10 miliardów dolarów. W 2020 roku też uciekło 8 miliardów, w 2019 roku uciekło 6 miliardów, także ludzie opuszczają cały ten stan, gdzie jest właśnie Chicago. Nowy Jork jest bardzo, bardzo podobnie. Nowy Jork stracił 25 miliardów w 2021 roku, 20 miliardów w 2020 roku, 9 miliardów w 2019. Także to od początku tej paniki to ludzie po prostu wyjeżdżali. W Kalifornii stracili 30 miliardów w 2021 roku, a w 2019 stracili około tylko 7 miliardów. Tak? Także cały ten eksodus, cała ta ucieczka, czy wyjazdy, czy poszukiwania nowych zieleńszych terenów jest
idzie to wszystko w przyspieszonym tempie. No, trzeba podkreślić to, że właśnie, że w Europie, w Ameryka to właśnie, to jest dobra rzecz, że to są Stany Zjednoczone i te Stany Zjednoczone, no to mają swoje prawa, mają swoje przepisy, mają swoje regulacje, no i mają swoje podatki, dlatego na przykład ludzie wyjeżdżają do tych stanów, gdzie nie ma podatków. No, jak się popatrzy na Europę, no to właśnie ten problem z tym, że nie ma różnicy, no to jest to, że miasta rosną, a te wszystkie peryferia nie rosną, bo tam tak samo są te same podatki, gdzie w wielkich miastach. Także nie ma szans. Nie ma szans odnalezienia jakichś ciekawszych terenów, gdzie można prosperować. Na Florydzie nie ma podatku od dochodu, dlatego to jest, oni zyskali 40 miliardów dolarów w zeszłym roku, 23 miliardy zyskali w 2020 roku, 18 miliardów w 2019, także to są potężne zmiany. 10 miliardów, no to ludzie przyjechali z Nowego Jorku, no trzeba też pamiętać, że w Ameryce, no to jest coś takiego, że dużo w Nowej Anglii, Nowa Anglia, no to jest to na wschodnim wybrzeżu, jak się popatrzy na Amerykę, to od strony na Atlantyku, czyli jak patrzycie na mapę, no to od lewej strony to jest Europa, to jest Atlantyk, no to ta Nowa Anglia to jest 13 stanów, dlatego jak popatrzycie na mapę, no to na mapie jest 13 pasków, to one reprezentują, te biało-czerwone paski, no to reprezentują 13 oryginalnych stanów. Te gwiazdki, no to na dzień dzisiejszy jest 50, no bo jest 50 stanów. No ale to z Nowej Anglii, no to gdzie jest dosyć w miarę zimno, no to ludzie właśnie na Florydę często wyjeżdżali, no ale bardzo często również i wracali na pół roku. Teraz się okazuje, że nie bardzo wracają. Teraz się okazuje, że nie bardzo wracają na te pół roku, bo do tej pory no to było tak, że była zima, to po prostu jechali na południe, a latem, kiedy było za gorąco na Florydzie, no to wracali do Nowego Jorku. Teraz się okazuje, że ludzie wyjeżdżają na stałe. No ale cały ten socjalistyczny Nowy Jork, socjalistyczny New Jersey, socjalistyczna Kalifornia, ludzie wyjeżdżają. Także na Florydę trafiło 4 miliardy ludzi i dolarów z Kalifornii, 4 miliardy z rejonów Chicago, 4 miliardy z New Jersey. No widać, że ludzie po prostu decydują za to, jakich politycy traktują. Teksas, sąsiedni stan do Kalifornii, no to zyskał 10 miliardów. W 2020 roku zyskał 7 miliardów. 4 miliardy w 2019 roku. Tak, Kalifornia, ten złoty stan Kalifornia wypuściło, czy wysłało 4 miliardy do Nevady, wysłało 3 miliardy do Arizony, 2 miliardy do stanu Washington. Stan Washington, to też jak patrzycie na Amerykę, tu jest powiedzmy ten Nowa Anglia, Atlantyk, tutaj jest Pacyfik, no to Washington, jest stan Washington, to jest tu, a stolica, no to jest Washington DC, czyli District Columbia, czyli to nie jest ani stan, ani miasto, to jest po prostu taka stolica, to jest dystrykt taki specjalny. No ale to ludzie z Kalifornii właśnie tam pod, bo Washington to jadą pod Kanadę. Nevada i stan Washington nie opodatkowują zarobków, a Arizona teraz będzie likwidowała chyba podatek dochodowy. No podatek powiedzmy od zarobków, no to jest to, co się zarabia, a dochód, no to te najróżniejsze inwestycje tego rodzaju rzeczy. Także Illinois straciło bardzo, bardzo dużo
tych pieniędzy, straciło tych ludzi naokoło swoich sąsiadów. No i to, jak mówiłem, Teksas, Kalifornia, Indiana, Wisconsin. No, Pritzker nie może za bardzo oskarżać tego, że jest słaba pogoda w Springfield czy w Chicago, dlatego że w Kenosha, w Wisconsin, tam też jest podobna słaba pogoda, mimo wszystko tam ludzie jeżdżą. Milionerzy, miliarderzy, między innymi Ken Griffin, no to on powiedział, że w Chicago to jest taki bandytyzm, że po prostu tam nie ma jak żyć, jak prowadzić biznesów. No i ludzie się, biznesy po prostu znikają. Tak samo jak takie bardzo, bardzo, bardzo socjalistyczne Portland, Oregon. Oregon, no to też jest od Pacyfiku, tutaj poniżej Waszyngtonu. No to tam też, to był raj socjalistów przez ostatnie 40 lat, no ale tam po prostu jest syf, kiła i mogiła. No te podnoszenie podatków, no to zawsze wyniszcza. A dlaczego podnoszą podatki? No podnoszą podatki dlatego, że ten socjalizm, co socjalizm robi? No socjalizm musi zbudować jak najwięcej budżetówki, a budżetówka, no to musi mieć pensje i emerytury i tak dalej. Także wszyscy ci nauczyciele, budżetówka. Policjanci, budżetówka. Strażacy, budżetówka. Politycy, budżetówka. Wszyscy pracujący w miastach, budżetówka. No to oni żyją w zasadzie z pijawki, z tego, co nazbierają, a rozwija cała ta struktura, to cały ten system ekonomiczny, no nie ekonomiczny, cały ten system rządzenia opiera się na tym, że musi rosnąć. Tak jak właśnie urząd podatkowy w Ameryce, no to 20% idzie na utrzymanie całego tego urzędu. W Nowym Jorku podnieśli podatek, najwyższy podatek dochodowy do 15% z 12%. No i czy ktokolwiek się dziwi, że później są jakieś takie konsekwencje, że ludzie wybywają z Nowego Jorku? No nikt normalny się nie dziwi. Największym też problemem jest taki, że ci, którzy wybywają, no to na ich miejsce przybywają inni, no ale to z reguły ci, co przybywają na ich miejsce, no to w Nowym Jorku, no to średnio zarabiali 30-40 tysięcy mniej niż ci, którzy wybyli z tego Ziliano i no to 28%, którzy wyjechali z tego stanu, no to zarabiali, 1/4 zarabiała pomiędzy 100 a 200 tysięcy dolarów, 1/4 zarabiała więcej niż 200 tysięcy dolarów, także czym więcej się w Ameryce płaci, no to bo jest podatek postępowy, także, że podnoszenie tych wszystkich podatków, no to w oczach tych biurokratów to będzie coraz więcej forszy, na to niestety nie będzie coraz więcej forszy, no bo ludzie znikają. No na Florydzie średnio ci, co przyjeżdżali na Florydę, no to mają dochody mniej więcej 150 tysięcy. Kalifornia miała z tego właśnie powodu 30 miliardów deficytu. To jest nieprawdopodobne. Na Florydzie mieli 25 miliardów nadwyżki budżetowej. No i do tego dochodzi jeszcze robocie i bezrobocie. Roboty jest od groma na Florydzie, także że powiedzmy na Florydzie zatrudnienie wzrosło 4-5%, w Teksasie też 4-5%, w Kalifornii zatrudnienie wzrosło tylko powiedzmy o 2%, no i te bezrobocie jest nieprawdopodobne. W Nowym Jorku to jest około 5%, w Los Angeles około 5-6%, w Chicago jest też 5%, w Miami jest 1-1,5%, także widać, co działa. No, cały ten komunista Pritzker, no to jak zwykle każdy normalny może powiedzieć, że to socjalistyczny gamoń, no ale co można zrobić? No, te dane statystyczne, te wszystkie wykresy, te wszystkie liczby pokazują na to, że niestety socjalizm jest do tego momentu dobry, kiedy ma forsę, którą wyciska z innych.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze czeka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. Przekaz dla normalnych, dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Był honor ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nawet w Chicago czy w Springfield. No, tam nie ma szansy. W Ameryce połowa Stanów to jest po prostu jednopartyjna. Komuniści doprowadzili te wszystkie wielkie miasta, które są opanowane przez budżetówkę, głosują na budżetówkę. No, cała środkowa Ameryka, gdzie ludzie pracują, gdzie zarabiają, nie głosują na komunistów, a budżetówka niestety głosuje. Także że głosujcie na normalnych, nie poddawajcie się. Przekaż dla socjalistów, co głosowali na Bidena i na jego socjalistów. No mam nadzieję, że dochodzicie do wniosku, że popełniliście idiotyczną pomyłkę. Mam nadzieję, że widzicie, że zniszczyliście Amerykę. No musicie coś chyba zmienić, także że głosujcie na konserwatystów, a jeżeli nie, to co najmniej nie idźcie na te wybory, żeby jeszcze nie pogarszać tym bardziej złej sytuacji amerykańskiej. Zdrowia dla normalnych.